Witajcie! W dzisiejszym filmiku Wam pokażę, jak w grze Minecraft zbudować wysokie budynki i domy i jak udekorować i ile to zajmuje czasu. Jak już tutaj widzicie mur i właśnie ten wysoki budynek. I jak tutaj jeszcze to, co widzicie, to są detektory światła dziennego, bo tam są jeszcze w środku światła. Oczywiście znajdziecie go tutaj, gdzie jest ta drabinka. Tutaj gdzie jest czerwony kamień, to właśnie tutaj znajdziecie lampę z czerwonego kamienia i detektor światła dziennego, ale też również lampa z czerwonego kamienia działa za pomocą jakiejś jeszcze pochodnia z czerwonego kamienia. I tak jak już tutaj mam już tutaj udekorowane, możecie sobie dorobić również flagi. Jak już tutaj widzicie, jak kapie woda właśnie z basenu, bo to jest trochę taki nieszczelne, ale woda tam się utrzymuje. I jak tutaj widzicie takie lampy i musicie znaleźć tutaj taki klocek, który nazywa się blok diamentu i już wam mówię. I jeszcze musicie znaleźć coś takiego jak magiczna latarnia. Potem właśnie pojawi się takie światło. Tutaj oczywiście bo to jest wszystko na domie jeszcze. Tutaj jest basen i zjeżdżalnia. No, tutaj jest jeszcze... Wiem, że to trochę śmieszny pomysł i dziwny, że łóżko w basenie. Ale jeśli ktoś się również, to może sobie jeszcze też tak zrobić. Tutaj oczywiście jeszcze na dole zrobiłem drzwiczki, żeby można też jeszcze było wejść. Oczywiście ja tutaj zrobiłem taką zjeżdżalnię po to, żeby można z niej łódkami zjeżdżać. Tutaj jeszcze mam jeszcze trampolinę. Jak właśnie widzicie, i ja już budowałam z takiego bloku, który nazywa się blok szlamu. Jego również znajdziecie tutaj. Blok szlamu. Jeszcze tutaj widzicie, właśnie akurat śnieg tutaj już u mnie pada w Minecrafcie. Jak już widzicie i tutaj właśnie mam tutaj jest taka rzeczka, która wypływa sobie z basenu takiego. Wypływa sobie i leci sobie tam aż tak daleko. Tutaj sobie leci dotąd. Tutaj jak już przymarzło i woda jak się nie miała dostać. Ja tutaj co chwilę robię coś z tym jeszcze. Ja tutaj dopełniam jeszcze czasami, żeby woda tutaj, jak widzicie, sobie zlatywała. I sobie, jak widzicie, tutaj sobie leci. I tutaj jest właśnie te jezioro. Tutaj jest oczywiście taki mur, którego zbudowałem z cementu. Czyli to jest
Czy to jest to samo jak piasek? Na przykład sobie jeszcze tutaj robię. Robiłem sobie jeszcze z piasku. Robiłem sobie jeszcze z czerwonego piasku. Jeszcze jakiś żwir. I jeszcze sobie zrobiłem tutaj jeszcze z cementów. Czyli to jest to samo jak na przykład jak na przykład piasek. Jak tutaj widzicie. A lampę z czerwonego kamienia i detektor światła dziennego znajdziecie przy tej drabince i właśnie tutaj jest czerwony kamień. Pochodnia z czerwonego kamienia też działa na lampę. I blok z czerwonego kamienia również działa na lampę. Tutaj, jeśli chcecie sobie jakieś tabliczki porobić, to również możecie. I zaraz wam jeszcze pokażę. To jest taka, jak mogę wam powiedzieć, przystań wagonów. To jest oczywiście taka tabliczka. Jak już tutaj widzicie. I to wszystko jest ozdobione betonem. I to mi zajęło trochę dużo czasu, dość 4 dni mi to zajęło. A tam jeszcze, jak widzicie, tamto mieszkanie, tam gdzie jest ta taka jakby zjeżdżalnia, to tam mi zajęło około 20 albo 25 minut. A cały dom, około nawet, może nawet pół godziny, bo musiałem jeszcze mur dorobić i wszystko zbudować. A tutaj jak jeszcze chodziło o wykończenie jeszcze. Ale to jeszcze tutaj wykończyłem latarniami. Już tutaj wam pokażę, tylko wejdę. Tutaj oczywiście taka rzeczka. Jak widzicie, woda u góry. Cały czas tu kapie. Jak już tu zresztą widzicie. I tutaj właśnie ta rzeczka płynie. To wszystko też zrobiłem z takich dywaników i z betonu również. Jeszcze tutaj dodam, że ja tutaj ja mam właśnie tutaj ja mam tutaj właśnie edycję i ta gra się nazywa i gra się nazywa tak Minecraft i Xbox One Edition, czyli inaczej, bo jak ja dostałam konsolę wtedy, jak ja miałam konsolę Xbox One S, to właśnie wtedy była edycja Minecrafta. A teraz jak już gram na konsoli Xbox Series X, to ja sobie to jeszcze się logowałam właśnie na konto i na to konto, które miałam na tamtym Xboxie, czyli na Xboxie One S i wszystkie dane mi się tutaj zapisały. Nie musiałam nic robić od nowa. Jak już tutaj widzicie, że już wszystko tutaj jeszcze zrobiłem, jeszcze wam tylko pokażę ostatnią rzecz, czyli jak właśnie jak sobie jeszcze
Woda płynie też tutaj. To już widzieliście? Tutaj jeszcze porobiłem sobie takie rzeczki. Jak widzicie i bo tutaj to trzeba, żeby tutaj wejść, to tutaj trzeba obejść cały ten budynek, trzeba obejść, żeby tutaj wejść do właśnie tam, gdzie jest takie miejsce pod domkiem. Oczywiście dobudowałam szyby sobie jeszcze. Tutaj jest ten basen. Jeszcze tutaj wam jeszcze pokażę, jak tutaj wygląda. Tutaj jest taka dziurka, tutaj, przez którą właśnie przepływa sobie, przez którą właśnie przepływa sobie woda. A jeśli chodzi o to miejsce, to ono się znajduje. Już poczekaj chwilkę. No i już mam tutaj. Oczywiście możecie sobie na przykład, żebyście nie musieli drzwi się jeszcze zamykać w Minecrafcie. To już wam tutaj pokażę. To możecie sobie, też sobie tutaj wchodzicie. To co wam mówiłem, tutaj gdzie jest ta pochodnia. To tutaj macie tak. Kamienna płyta naciskowa, drewniana, wagowa i tutaj jest jeszcze lekka i ciężka. Jak już właśnie tutaj widzicie, ja tutaj zrobiłem sobie z bloku właśnie czerwonego kamienia. I tutaj właśnie jak już ten otworek, jak już widzieliście, przez którego przepływa sobie woda. I ona sobie leci tutaj i wypływa sobie na zewnątrz. Oczywiście te dywaniki możecie też znaleźć. Tutaj jest taki obraz. Jedziecie niżej prawą gałką. Jedziecie jeszcze niżej. O! I tutaj już wam się zaczyna. I piąta właśnie linijka. I od szóstego tutaj już jest dywan. Są tutaj jeszcze dywany. Jeszcze na tej takiej drugiej stronie jeszcze drugiej są jeszcze tutaj. A jeśli woda, to tutaj gdzie są łóżka, czyli takie wiadro. Tam macie wiadro lawy, wiadro wody, wiadro mleka. Jeszcze tutaj macie kocioł. Tylko że ja nie używam kociołka. Jak tutaj widzicie, że zauważyłem. I tutaj od razu już zamuruję. A jak tutaj widzicie, bo ja postaram się tutaj tak zamurować, tak żeby tutaj się nie przedostawało śnieg. I ja już właśnie tutaj wychodzę stąd. Jak widzicie, tam zrobiłem sobie takie lampy, żeby w razie czego było widać. Wy też to możecie zrobić. Żeby można było widać jeszcze gdzie wyjść. Jeszcze tam do tego tutaj przystani wagonów. A tutaj jest wyjście. I dobrze, to już tyle, jeśli chodzi o pokazanie. I w dzisiejszym
filmiku wam pokazałem, jak w grze Minecraft Xbox One Edition, czyli jak w grze Minecraft zbudować wysokie budynki i jak ozdobić, ile to zajęło czasu. I moim zdaniem ta robota to mi zajęło bardzo, bardzo dużo. I wam też może zejść bardzo, bardzo dużo. I pamiętajcie też o subskrybowaniu mojego kanału z dzwoneczkiem. Jak wam się film spodobał, to dajcie łapkę w górę. I zachęcam was o oglądanie moich odcinków, kolejnych filmików i recenzji, które przesłałam niedawno na mój kanał. I to już tyle w dzisiejszym filmiku. Do zobaczenia!